Siemano maneczku, witam ja Ciebie bardzo serdecznie, a dzisiaj ja Wam informuję o tym, że będzie live w sobotę 2 grudnia. No rozpoczęcie miesiąca fajnego chyba, mam nadzieję, bo 17 też są moje urodziny, także też myślę, że coś będzie na tą okazję. A więc 24 godziny, prawdopodobnie live będzie rozpoczęty w sobotę jakoś w granicach od 7 do... od 7 do 10, może coś takiego, myślę. No i oczywiście, jak wiadomo, 24 godziny, czyli do niedzieli, tej samej godziny, o której będzie rozpoczęty, tej samej będzie prawdopodobnie skończony. Chyba że wytrzymam dłużej, albo nie wytrzymam tyle, ale jak najbardziej będę się starał, będę chciał, także myślę, że się uda. No więc tak, no jeszcze powiem tyle, że giveaway będą co dwie godziny, bo przygotowałem 12. A więc tak, będzie 9 kubeczków, takich o kubeczków. Troszeczkę Greenski teraz tagowali, ale taki o kubeczek z moim logiem i z logiem GTA oczywiście, bo GTA najczęściej pojawia się na kanale i od tego się głównie też zaczęło, także taki kubeczek. Takich 9 kubeczków, dlatego też są te cyfereczki wszystkie. I po prostu jak ktoś wygra giveaway, wtedy pisze mi na czacie, jak, co mam odsłonić jakby i co pod tym będzie, póki co jeszcze tego nie ogarnąłem, nie mam tutaj nic pod spodem. Ale tak, o, tak to będzie wyglądało. Jeśli na przykład powiem, napisze, że chcę jedyneczkę, no to otwieram jedyneczkę i co tam będzie pod jedynką? Czy to będzie kubek, czy też będą słuchawki HyperX Cloud jedynki? Co jeszcze? Będzie jeszcze GTA. GTA na PC albo na PS4, w zależności od tego, na czym, co posiadasz. I jeszcze będzie trzecia rzecz, co jeszcze w sumie sam nie wiem do końca i sam coś wymyślę. Coś ogarnę, coś takiego też większego troszeczkę. I to będzie może taka niespodzianka. Wtedy już na 24 godziny live ktoś się dowie, jak już wylosuje i tak dalej, nie będę mówił. No i zobaczymy, myślę, że to na tyle. No i dlatego też właśnie ta scena. Taka będzie scena ogólnie na losowania, tak jak nagranie, to wiadomo, będziemy grali sobie no to wtedy na chillku. I gier na pewno też będzie dużo, bo będzie tako, jest. Będzie Call of Duty, będzie Battlefield 1 prawdopodobnie też, bo tyle czasu to można dużo gier zagrać. GTA na pewno też będzie, Fortnite. Horizon Zero Dawn na PS4, Need for Speed Payback, jeszcze inne gry, naprawdę myślę, że będzie zajebista zabawa. Mam nadzieję, że dużo osób będzie przez te 24 godziny, czy może nie przez te 24 godziny, ale chociaż godzinę przez te 24 godziny, którąś tam godzinkę. I gruszki też będą naliczane podwójnie, kto był na live'ach, to wie o co chodzi z gruszkami. Także też fajno, no i ten czas po prostu tutaj, ten czas tutaj leci, to jest... to jest rozliczanie, teoretycznie mniej więcej obliczyłem, że będzie koniec w niedzielę o 7.30. Tu ustawiłem, że teoretycznie jakby odpaliło 7.30 w sobotę. Dlatego też tutaj jest dwójka jeszcze, ale ją już usunę, bo będzie 24 godziny, także będzie niepotrzebny będzie ten. Będzie tylko godziny bez dni, bo tam po lewej stronie są jeszcze dni. Także dwa dni i tutaj 10 godzin mamy, ale... No i myślę, że to chyba na tyle, to chyba wszystko, coś co chciałem powiedzieć. No i no, kurde. Jeszcze jutro będzie live, na pewno jakiś. No a dzisiaj to chyba tyle, co mam dla was na info, jeszcze może live odpalę. I co mam wam powiedzieć, no, także 2 grudnia, czyli sobota, będzie 24 godziny live, mam nadzieję, że będziecie, bo też taką niespodziankę będę miał na tą okazję dla was chyba. No i to chyba wszystko, dzięki, że byliście na odcinku. I czekam na... film. Też zrobię wydarzenie na pewno odnośnie tego live'a, wydarzenie zrobię, kiedy on będzie się mniej więcej zaczął. Ewentualnie ta godzina będzie się zmieniała podczas tego, jak zobaczę, kiedy wstanę i tak dalej. Na początku może ustawię godzinę jakoś z 12, a później ewentualnie w dzień live'a już cofnę na przykład do tej 10, zależnie od tego, od której wstanę. Żeby jak wstanę od razu odpalę, jakoś po pół godzinie ogarnę się, odpal live'a, żeby wytrzymać te 24 godziny z wami, także mam nadzieję, że do tego live'a i trzymajcie się, siemaneczko, pozdrawiam serdecznie, Piona.